słuchajcie, dużo osób pytało o to, więc odpowiadam. Witam w kolejnym odcinku. Dziś pogadam sobie o podstawowych rzeczach, które w stresie są bardzo trudne. Jak widzieliście, biegłem. To, co robiłem, nie było zaplanowane. Jestem we Włoszech na seminarium w Viareggio, Toskania. Piękne miejsce, fajna sala, zamek do dupy. Chodźcie bliżej. Z tamtej strony, jak widzieliście, po pierwsze upadł mi klucz, to nie było zaplanowane i też nie było zaplanowane to, że tak długo trwało otwieranie tego shitu, ok? Więc jestem w trakcie, nie wiem, teraz zamykania, potem otwieram, ale to było zajebiście niewygodne. Naprawdę było bardzo niewygodne, więc musiałem naprawdę się troszeczkę postarać. Pamiętajcie o tym, że w stresie wszystkie najprostsze rzeczy są niezwykle, niezwykle trudne, więc czy warto to ćwiczyć? Jak najbardziej tak, warto ćwiczyć szybkie wsiadanie do samochodu, wysiadanie, warto ćwiczyć w stresie właśnie najprostsze rzeczy. Zobaczcie, teraz, kiedy jesteście zrelaksowani, podchodzicie i robicie ten ruch tysiące razy, miliony razy w ciągu waszego życia. Robicie tak, ok, zamykacie, otwieracie, wszystko jest w porządku. Problem jest w tym, że w momencie, kiedy jest stres, wszystko się trzęsie i tak dalej. Teraz, w większości domów jest tak, że po zamknięciu, bo jesteście już po tej bezpiecznej stronie, jak gdzieś tam zamkniecie czy przekręcicie, to jest zamknięte, ale czasami nie mamy takiej możliwości, więc co zrobić, jeżeli wchodzimy, chcemy zamknąć, ale pamiętajcie, że ta osoba, która jest z tamtej strony, ona też będzie chciała szybko szarpać, więc pierwsza sprawa, blokujemy dół, blokujemy klamkę, mocno napieramy i mamy nadzieję, że się uda zamknąć. Klamka do góry, blok, blok i możliwe, że się to uda, ok? Natomiast przy gównianych zamkach będzie różnie. Więc ćwiczcie podstawowe rzeczy, które w stresie są niestety zajebiście, zajebiście trudne. Tak samo postarajcie się na przykład otworzyć drzwi po wykonaniu, nie wiem, 10 podciągnięć i kilkunastu pompek. Jest to bardzo, bardzo trudne. Więc dziękuję wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was serdecznie oczywiście na stronę jarosławrogowski.pl, gdzie znajdziecie encyklopedię bezpieczeństwa i bardzo dużo ćwiczeń pomocniczych. Zapraszam was serdecznie na stronę Extreme Hobby, gdzie znajdziecie nasze ciuchy BAF, urodzeni przeciwko przemocy. Chcecie, wesprzyjcie naszą akcję. Zapraszam do współpracy szkoleniowej firmy i osoby prywatne i grupy prywatne. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni i zamykajcie za sobą drzwi.